Dzień dobry Państwu, dziękuję za to zaproszenie. Tytuł wystąpienia Państwo przed chwilą słyszeli. I taka pierwsza uwaga, no, na pozór może to się wydawać, nawiązując do ostatnich słów pana Bernaciaka, na pozór może się to wydawać dziwne, to pytanie. Dlaczego nie odrodziły się jako monarchia, skoro no, przez te 100 lat, mając formalnie zawsze republikańską formę rządu, no, do której, co tu ukrywać, Polacy się zapewne przyzwyczaili i traktują ją jako normalność. Dlaczego miałaby się odrodzić jako monarchia? Otóż od razu, uprzedzając właśnie pewną tezę mojego wystąpienia, powiem, że z perspektywy tamtego czasu, tych 100 lat, to było właśnie czymś wręcz zdumiewającym, że nie odrodziła się jako monarchia. Powiem jeszcze dalej, też na początek, gdyby ta faktyczna niepodległość, nie deklaratywna, no ale faktyczne przejęcie władzy przez polskie czynniki nastąpiła miesiąc wcześniej, czyli właśnie w czasie, w którym deklaracja, manifest Rady Regencyjnej został ogłoszony, to też nie budziłoby to żadnych kontrowersji, ani wątpliwości, ani nawet zdziwienia. Tak naprawdę o tym, że Polska jednak stała się republiką, zadecydował splot wydarzeń, o którym będę chciał powiedzieć, które nastąpiły właśnie w tych decydujących tygodniach. Splot wydarzeń nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. A teraz sięgając mocno wstecz w stosunku do tamtych wydarzeń, zastanówmy się nad pewnym formalno-prawnym, jak i faktycznym stanem rzeczy, który istniał w okresie od upadku pierwszej Rzeczypospolitej do właśnie czasu odrodzenia, czyli okres, no, który nazywamy okresem porozbiorowym. Państwo polskie upadło, jak wiadomo, ostatecznie w 1795 roku, choć było to no, zwieńczenie długiego procesu konania i dobijania Rzeczypospolitej, który trwał właściwie co najmniej od 1717 roku, czyli od tak zwanego Sejmu Niemego, kiedy właściwie Polska już straciła suwerenność. Tak? Potem jakby okresowo ją na krótko odzyskiwała. Postawmy zatem takie pytanie. W jakiej formie ustrojowej upadła Rzeczpospolita? To pytanie w gruncie rzeczy wcale nie jest takie oczywiste. Znaczy, odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista, ponieważ przez kilkaset lat poprzedzających ten okres upadku, no, lat także świetności, nawet mocarstwowości Rzeczpospolitej, Polska i Litwa, no, używamy określenia Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale musimy pamiętać, że to nigdy nie była żadna oficjalna nazwa tego dualistycznego państwa. A więc Polska i Litwa, no a dokładniej złączone Unią, najpierw dynastyczną, personalno-dynastyczną, a później realną, od czasów Unii Lubelskiej. A więc korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie jako właśnie ten podwójny czy dualny twór polityczny
No, miała oryginalną w Europie, właściwie nigdzie niespotykaną formę ustrojową, którą można określać rozmaicie. Najbardziej radykalnym określeniem, by tak rzec, i takim, które no jakby zaprzeczało tezie przeze mnie postawionej, jest określenie, że właśnie Rzeczpospolita była po prostu republiką. W XVIII wieku w Europie tak uważano. W XVIII wieku w Europie tak uważano i Polskę kwalifikowano łącznie ze Zjednoczonymi Prowincjami Niderlandów i Wenecją właśnie do republik. To jest zrozumiałe z punktu widzenia ówczesnej myśli politycznej, dla której monarchią była tylko ta monarchia, która wszędzie indziej wtedy istniała, to znaczy monarchia absolutna. Ale moim zdaniem z takim punktem widzenia nie można się zgodzić, ponieważ pojęcia monarchii nie można redukować do tej jednej formy, która no, ukształtowała się na niektórych państwach już na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, w innych później, czyli właśnie do monarchii absolutnej. To przeczy, w takim razie monarchiami nie byłyby monarchie średniowieczne również. A jednak od Wenecji czy Niderlandów różniło to państwo polsko-litewskie to przecież, że jednak ani Wenecja, ani Niderlandy nie miały koronowanego władcy, a więc nie miały instytucji koronnego władcy. Tak? Na czele Niderlandów stał no, urzędnik zwany stadtholderem, no, co w przybliżeniu odpowiada polskiemu słowu namiestnik. No, na czele Wenecji, jak wiadomo, dożywotni doża. To, że często ci dożowie pochodzili z tych samych rodów, niczego nie zmienia. To nie byli koronni władcy. Polska miała jednak cały czas koronnego władcę i koronowanego, tak jak wszyscy inni w określonym ordo koronacyjnym. Wprawdzie władcę obieralnego, ale go jednak miał. Czyli wedle ścisłych, tak powiem, kryteriów bardziej, Polska była w XVIII wieku już ostatnim w Europie, już ostatnią w Europie monarchia mixta, monarchią mieszaną, prawda? Która jednak była typową formą średniowieczną ustrojową. Można też, ale to już byłoby takie bardziej publicystyczne określenie, określać ją jako monarchię republikańską. Mimo wszystko jednak monarchię. Tu sprawę komplikuje także to, że jak wiadomo 3 maja 1791 roku została uchwalona konstytucja, no, zwana później majową czy 3 maja, która zmieniała ustrój Rzeczpospolitej bardzo radykalnie. To znaczy, przywracała instytucję dziedziczności tronu, prawda? Czyli Polska stawała się monarchią dziedziczną. Z drugiej jednak strony, wbrew temu, co się nieraz potocznie sądzi, ona nie wzmacniała, tylko ograniczała rolę monarchy. Ponieważ wedle modnych ówcześnie, no i do dzisiaj w pewnych kręgach też teorii trójpodziału władz, czyniła króla zaledwie szefem władzy wykonawczej. Prawda? I w dodatku odbierała mu szereg tych prerogatyw, które wcześniej królowie posiadali, które wcale nie były takie ograniczone, jak choćby prawo mianowania najwyższych urzędników czy dostojników państwa samodzielnego. Ale nastąpiła też jeszcze druga zmiana, o której się rzadziej wspomina i mniej pamięta. Mianowicie państwo właśnie z charakteru no,
jakby w pewnym sensie federacyjnego, prawda, no, z powodu dualizmu instytucji, stawało się również w myśl modnych, oświeceniowych teorii państwem unitarnym. Prawda? Przestawała istnieć odrębność Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ono właściwie zostało skasowane, a jego ziemie stały się po prostu województwami Królestwa Polskiego. Tyle tylko, że Konstytucja 3 maja została, jak wiadomo, obalona, prawda? Po wojnie polsko-rosyjskiej, po zawiązaniu Konfederacji Targowickiej i po objęciu przez konfederatów targowiczan władzy, no oczywiście uzależnionej całkowicie od Rosji. Czyli stan prawny w takim razie uległ zmianie, czyli nastąpił powrót do sytuacji sprzed uchwalenia Konstytucji 3 maja. No, środowiska, no nazwijmy je niepodległościowe czy patriotyczne, jakby tego faktu nigdy nie uznawały, nawiązując później do tej tradycji trzeciomajowej, ale moim zdaniem z formalno-prawnego punktu widzenia w momencie upadku Rzeczpospolitej ostatecznego ona miała z powrotem ten ustrój, który posiadała przed 3 maja 1791 roku. Nic tutaj nie zmieniło, także można incydentalnie wspomnieć okres tak zwanej insurekcji kościuszkowskiej, ponieważ w toku jej działań nie nastąpiły żadne formalne zmiany instytucjonalno-prawne, również nie nastąpiło przywrócenie na przykład Konstytucji 3 maja. No, ze względu jednak na prawdopodobnie no, republikańskie przekonania samego naczelnika powstania, jak i innych. Oni po prostu ignorowali król, prawda? Natomiast niczego nie zmienili w sferze ustroju. Tak zatem, moim zdaniem, Rzeczpospolita, kiedy została zlikwidowana, bo tak to trzeba określić, została zlikwidowana w formie ustrojowej owej monarchia mixta sprzed 3 maja 1991 roku. Teraz warto na chwilę zatrzymać się nad samym faktem likwidacji tej państwowości. Otóż państwa, które dokonały tego ostatecznego trzeciego rozbioru Polski, oprócz tego, że dokonały właśnie podziału ziem, które skonsumowały, że tak powiem, złożyły wobec siebie jednocześnie uroczystą deklarację, że żaden z nich, żadne z tych państw i żaden z tych władców nigdy nie dokona restytucji Królestwa Polskiego, ani żaden z nich nie przyjmie tytułu Króla Polski. Czyli sama nazwa Królestwo Polskie, czy Polska, mówiąc potocznie, czy Król Polski miały zostać wymazane, jakby wygumkowane, można by powiedzieć, z rzeczywistości. To jest fakt całkowicie bez precedensu w całej historii chrześcijańskiej Europy. Nie ma drugiego takiego przypadku. Oczywiście wiemy, że różne kraje, różne państwa, różne monarchie bywały podbijane, inkorporowane, czy na przykład przechodziły drogą jakichś dynastycznych koligacji pod no, panowanie, nazwijmy to, obce. Prawda? Norwegia przez kilkaset lat od Unii Kalmarskiej była faktycznie pod panowaniem duńskim. Prawda? Później w XIX wieku 100 lat nastąpiła zamiana i pod panowaniem szwedzkim. Chorwacja od 1000 lat była pod panowaniem węgierskim, z kolei Węgry pod panowaniem Habsburgów. Neapol, Sycylia, Mediolan, prawda, inne państwa włoskie przechodziły pod władzę królów Aragonii, potem całej Hiszpanii, a więc najpierw Habsburgów, potem Bourbonów, ale nigdy nie zdarzyło się, aby to przejście pod panowanie, no, nazwijmy to, zagranicznych władców oznaczało likwidację tego tworu politycznego. To było coś niewyobrażalnego, że
chrześcijańska monarchia może tak po prostu zostać zlikwidowana. To był jakiś akt nie do pomyślenia ze względów właśnie religijnych przede wszystkim. Dlatego, że przecież każdy chrześcijański król mógł nim się stać, ten pierwszy w danym państwie, dopiero kiedy wyraził na to zgodę papież. Tak? Czyli to jest jakby podważenie, no w pewnym sensie części, no nie kościoła, bo państwa nie są częścią kościoła, ale czegoś, co jest nierozerwalnie związane z kościołem, tak? Co jest jakby drugą, państwo jest jakby drugą stroną eklezja, tak? Tą doczesną. Dlaczego w takim razie, znaczy sam fakt, że coś takiego nastąpiło w 1795 roku jest przeto takim koronnym dowodem tego, jak bardzo XVIII wiek, jak bardzo dokonał sekularyzacji mentalności w ogóle politycznej. Prawda? Ten wzgląd już nie istniał. Ale teraz z pragmatyczno-politycznego punktu widzenia powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego żaden z tych trzech władców, tak, ani cesarz rosyjski, ani cesarz austriacki, ani król pruski, dlaczego każdy z nich zadeklarował wobec pozostałych, że nie zostanie królem Polski? No przecież to by było coś opłacalnego, tak? Dodać kolejny tytuł do posiadanych przez siebie. No otóż wytłumaczeniem tej zagadki jest to, że ta zbrodnia, bo to była zbrodnia, została dokonana nie przez jednego, tylko przez trzech. A więc w związku z tym, skoro trzech, no to to jest tak jakby, no trzeba powiedzieć, trzech rabusiów dokonało napadu stulecia, tak? No podzielili się łupem, ale żaden z nich nie może mieć całości i nie może mieć pretensji do posiadania tej całości. Czyli ta deklaracja była taką wzajemną reasekuracją przed tym, że przecież gdyby którykolwiek z nich, no oczywiście jakby największe aspiracje miałby władca, no wtedy władczyni rosyjska, żeby przejąć ten tytuł, to oczywiście natychmiast musiałby siłą rzeczy przejąć aspiracje do tego, żeby tę koronę polską odbudować w jej integralnym kształcie, czyli w przyszłości odebrać na przykład te ziemie, które dwaj pozostali rabusie zawłaszczyli, prawda? Więc to była właśnie taka wzajemna reasekuracja tych trzech złoczyńców, że żaden z nich na to się nie poważy, prawda? I stąd właśnie ten precedensowy akt. No i teraz następuje kolejny fakt, który myślę jest w Polsce kompletnie niedoceniany w takiej szerszej świadomości. Mianowicie, no jesteśmy, że tak powiem, ta tradycja, zwłaszcza taka insurekcyjna, radykalno-niepodległościowa tutaj temu to przyczyniła, żeby patrzeć z jakąś pogardą na to, co stało się na Kongresie Wiedeńskim, prawda, przede wszystkim utworzenia owego Królestwa Polskiego. No oczywiście w szczątkowym, kadłubowym kształcie, bez Krakowa historycznej, czy bez Gniezna, obu historycznych stolic, no złączonego w dodatku przymusową unią personalno-dynastyczną z Rosją. To oczywiście wszystko jest prawda, że było to państwo o ograniczonej suwerenności. Tylko nie można nie doceniać faktu, że w zaledwie 20 lat po tym, co się stało w 1795 roku, wszystkie państwa, które były państwami rozbiorczymi, uczestniczyły przecież w postanowieniach
Kongresu Wiedeńskiego, a co więcej, nawet w jego następstwie utworzyły tak zwane Święte Przymierze, że one wszystkie w Wiedniu przekreśliły tamtą decyzję. Czyli decyzja, że Polska jest wymazana z mapy świata. Tak? Taką orwellowską decyzję, tak? Że nie ma czegoś takiego. Ta decyzja została przekreślona. Nazwa Polska i nazwa Królestwo Polskie wróciła po prostu na mapy świata. I właśnie już nigdy nie przestała istnieć, dlatego że nawet w okresie największego ucisku w drugiej połowie XIX wieku, no to jednak, jak ktoś spoglądał na atlas Europy, to widział tam nazwę Królestwo Polskie. Prawda? To pojęcie, ta instytucja, ta nazwa, ten symbol jednak istniał. I myślę, że to powinniśmy docenić. Więc właśnie teraz, ciągnąc ten wątek instytucjonalny, przypomnijmy, co działo się przez te 100 następnych lat. Czyli od Kongresu Wiedeńskiego do wybuchu I wojny światowej. Otóż, no, na Kongresie Wiedeńskim, prawda, postanowiono o utworzeniu 3 w pewnym sensie jakichś właśnie, bo nie tylko Królestwa Polskiego, form, które w jakimś stopniu miały zadośćczynić polskim aspiracjom do jakiegoś samorządzenia się. No bo mamy Królestwo Polskie, oczywiście, z których to, czyli twór pod tym względem najważniejszy, no bo również przynajmniej jeden z tych władców się koronował w Polsce, w Warszawie, czyli Mikołaj I. No, które później, no, wskutek nieszczęsnych powstań listopadowego, a później styczniowego, no, w coraz większym stopniu było ograniczane w tej swojej jakiejś odrębności, prawda? No, tutaj punktem zero pod tym względem, no, nie, czy niemal zero, no, to jest w ogóle zniesienie instytucji namiestnika w 1874 roku i zastąpienia go zwykłym generał-gubernatorem. No i forsowanie, choćby nieoficjalnej, ale faktycznego używania, no właśnie pogardliwego celowo, określenia wobec Królestwa Polskiego, czyli prywisliński kraj. Tak? Nadwiślański kraj, czy kraj nadwiślański po polsku lepiej. Ale no, carowie, jak wiadomo, nigdy z kolei Rosji nie zrezygnowali z używania tego tytułu w swojej nomenklaturze królów Polski. Drugi twór, no to Wielkie Księstwo Poznańskie, utworzone w ramach Królestwa Prus. No ono przetrwało zaledwie do 1948 roku. Bez żadnego aktu prawnego zostało zastąpione po prostu prowincją poznańską, a urząd namiestnika, zresztą sprawowany przez Polaka, księcia Antoniego Radziwiła, przestał być obsadzany już po 1831 roku. Z kolei w zaborze austriackim mamy z jednej strony właśnie większość tego obszaru, no to już w latach po pierwszym rozbiorze, kiedy Austria zagarnęła właściwie cały ten obszar, który później także utrzymała, to w oficjalnej nomenklaturze wrócono tutaj do tytułu odziedziczonego po królach węgierskich, czyli Królestwo Galicji i Lodomerii, no co jest oczywiście zlatynizowaną wersją nazw miast Halicz i Włodzimierz. Natomiast z Krakowa i jego okolic no, powstał twór jedyny republikański, tak? Czyli Rzeczpospolita Krakowska, no, mająca status wolnego miasta, no też zlikwidowany w 1848 roku.
Jako komentarz do tego przeglądu dość osobliwy przytoczyłbym opinię nazwaną wywodem historii prawdziwie filozoficznej przez samego autora, przez takiego doszczętnie dziś zapomnianego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i to w czasach jego germanizacji, takiego ultralojalisty Antoniego Walewskiego, który wywiódł, że Polacy są właśnie w wyjątkowo szczęśliwym położeniu, ponieważ w odróżnieniu od innych narodów mają nie jednego, tylko dwóch monarchów. Bo mają ci, którzy żyją w części austriackiej, mają za swojego króla cesarza austriackiego, ci, którzy żyją w rosyjskim, mają cesarza rosyjskiego. Ale pytanie, dlaczego dwóch, a nie trzech? Otóż nie uznawał tego wypadku króla Prus, bo mówi, nie można tego czynić, cytuję tutaj, wobec Prus bluźniących urzędownie Bogu. Tak, no, że to są heretycy, więc tu widzę, że pan Adrian się zmartwił, ale króla, król Prus precz. Jeżeli spojrzymy na z kolei jakby stanowisko polskich aktywnych środowisk politycznych, no to tak, no jest oczywiste, że wszystkie ugrupowania lewicowe, tak, no począwszy jak te kolejne lewice się pojawiały, czyli środowiska jakobińskie, tak, demokratyczno-rewolucyjne, no czy wreszcie pod koniec XIX wieku socjalistyczne, no to oczywiście stały na gruncie republikańskim. Jeśli chodzi o centrum, powiedzmy, czyli polskich liberałów, zresztą zawsze nielicznych, to najstarsze środowisko, czyli tak zwani Kaliszanie, bracia niemojoscy jeszcze z okresu Królestwa Polskiego, no to byli monarchistami w takim duchu konstantowskim. Zresztą, jak wiadomo, Wincenty Niemojowski przetłumaczył traktat Konstanta o monarchii konstytucyjnej. Później liberałowie, do których należy zaliczyć właśnie dwa środowiska w Polsce, tak zwanych demokratów galicyjskich oraz pozytywistów warszawskich. To na tematy ustrojowe się właściwie nie wypowiadali, prawda, przez cały XIX wiek. Więc no, oczywiście monarchistami byli konserwatyści, ale z jednym wyjątkiem, też trudno znaleźć w XIX-wiecznej polskiej myśli politycznej, właśnie niemożliwe jest znaleźć, jakieś filozoficzno-teoretyczne rozważania na temat monarchii i jej wyższości. W czym zatem przejawiał się monarchizm konserwatystów? On się przejawiał w tym, co historycy nazywają syntezą monarchiczną dziejów Polski. Tak? Czyli sporu z tą tradycją lelewelowską z kolei, o teorii gminowładztwa, prawda, słowiańskiego, czyli w ujęciu takim, no mówiąc skrótowo, że Polska szła ku dobremu, kiedy król był silny, kiedy była monarchia, kiedy zaczęła władza monarsza słabnąć i punkt ciężkości się zaczął przesuwać do innych ośrodków, no to następował schyłek, no i w konsekwencji upadek. Tak więc tym właściwie przejawiał się ten monarchizm jedynie. No tutaj wyjątkiem jest jedno środowisko wyraźne, polityczne, emigracyjne pomiędzy powstaniem listopadowym a styczniowym, czyli środowisko Hotel Lambert potocznie zwane, no się, czyli skupione wokół księcia Adama. Przy czym też nawet nie całe. Tak, to byli, że tak powiem, ultrasi tego obozu, którzy w 1839 roku utworzyli stowarzyszenie pod nazwą, tu uwaga co do nazwy, Towarzystwo Insurekcyjno-Monarchiczne, tak? No bo to byli zwolennicy ogólnonarodowego powstania. Czyli mamy także insurekcjonizm monarchistyczny, fundatorów i przyjaciół 3 maja, no i tutaj głównym ideologiem tego środowiska był bratanek zresztą poprzedniego prymasa Polski, arcybiskupa Woronicza, Janusz Woronicz-Werner. I tutaj
Taki jeden znamienny argument chciałbym przytoczyć właśnie. Woronicz swojej takiej programowej pracy Rzecz o monarchii i dynastii w Polsce napisał tak. Gdyby wbrew tak wyraźnej monarchicznej naturze narodu polskiego znalazły się jeszcze teoretyczne, abstrakcyjne umysły, co by chciały w Polsce stanowić republikę, musiałyby one naprzód republikanizować 20 milionów Polaków i od przymusu zaczynać gminowładczą swą moralność. No to zdanie dzisiaj brzmi jak, no, że tak powiem, bajka zupełnie innego świata, tak? To raczej do królestwa Numenoru by bardziej może pasowało niż do Polski. Tak? To mocne przekonanie, że 20 milionów Polaków to są zaprzysięgli monarchiści, tylko jakiś paru wariatów, prawda, co się naczytało głupich książek, chciałoby to zmienić, prawda? Więc, ale mówię, to jest jedyny wyjątek. Jeżeli chodzi z kolei jeszcze o okres już taki późniejszy, prawda, czyli no tego kształtowania się nowego układu sił politycznych, czyli pojawienia się nie tylko wspomnianego obozu socjalistycznego, ale także ludowego, no i oczywiście narodowego, to tu chciałbym podkreślić, że ani w środowisku ludowców, ani w środowisku narodowo-demokratycznym czy wszechpolskim żadnych teoretycznych rozważań, ani takich przyszłościowych, że czy jak Polska się odrodzi, to ma być monarchią czy republiką, nie prowadzono. Tak? Ja jestem gotów ufundować nagrodę, tak? Dla tego, kto w pismach narodowej demokracji sprzed prawda, pierwszej wojny światowej znajdzie najmniejszą wzmiankę o tym, prawda? Jaka ma być, czy Polska ma być monarchią, czy Polska ma być republiką. Teraz ta kwestia ustrojowa stała się praktyczna dopiero kiedy? No w czasie pierwszej wojny światowej i to dopiero w drugim roku wojny, w 1915. Jak wiadomo, w 1915 roku armie państw centralnych wyparły Rosjan z terytorium Królestwa Polskiego. To królestwo znalazło się pod wspólną okupacją tych państw. No i jak dobrze wiadomo, oba te państwa zaczęły rozgrywkę kartą polską czy sprawą Polską. Z drugiej strony jakby zaczęły też aktywizować się te polskie ugrupowania, które już od początku wojny, czy nawet przed wojną reprezentowały albo tak zwaną orientację austriacką, no więc byli to, czyli koncepcje odbudowania Polski jako trzeciego członu monarchii austro-węgierskiej, tak zwaną trialistyczną. No więc byli to zarówno krakowscy konserwatyści, czy ogólnie galicyjscy konserwatyści, jak i galicyjscy demokraci. Oczywiście tak zwany obóz lewicy niepodległościowej, tak? No, dla którego autorytetem był komendant pierwszej brygady legionów Józef Piłsudski. Wkrótce oczywiście okazało się, że tak de facto, no, czego tylko właśnie konserwatyści nie chcieli przyjmować do wiadomości, krakowscy, no, którzy jednak w dużej mierze się w Austrii zakochali też, tak? A już przynajmniej we Franciszku Józefie. To tak naprawdę ta orientacja musiała de facto stawać się orientacją niemiecką, tak? No bo to Niemcy były czynnikiem rozgrywającym czy decydującym. Stopniowo, bo właściwie dotychczas wszystkie środowiska polityczne poza radykalną lewicą w Królestwie Polskim były, można powiedzieć, reprezentowały orientację prorosyjską. Od prawda, konserwatystów poprzez oczywiście najsilniejszą endecję, aż po tak zwanych pedeków, czyli postępowych demokratów. Ale tutaj zaczynały się wyłamywać pewne środowiska, przechodzić z pozycji tak zwanych pasywistycznych, czyli
powstrzymywania się od współpracy z Niemcami do właśnie tego nurtu aktywistycznego. No, doniosłym wydarzeniem, choć oczywiście kontrowersyjnym, było ogłoszenie tak zwanego Aktu Dwóch Cesarzy, czyli 5 listopada 1916 roku, kiedy proklamowane zostało tych cesarzy Królestwo Polskie. Nawiasem mówiąc, trzeba powiedzieć, że oczywiście z punktu widzenia prawa międzynarodowego był to akt nielegalny, ponieważ prawo międzynarodowe już wtedy zabraniało dokonywania jakichkolwiek zmian ustrojowych na obszarze okupowanym, dopóki nie nastąpi koniec wojny i zawarcie traktatu pokojowego. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Poza tym, no, jak widać, forma ustrojowa została przesądzona. Natomiast nic poza tym, tak? Okupanci nie chcieli nawet powołać regenta. Więc tutaj nie będę oczywiście rozpatrywał wszystkich aspektów politycznych, jakie się z tym wiązały, ale jeżeli chodzi o ten aspekt ustrojowy, no to siłą rzeczy te środowiska aktywistyczne, prawda, od skrajnej prawicy, powiedzmy, czyli konserwatystów, po skrajną lewicę socjalistyczną, no musiały określić swoje stanowisko wobec tej formy. I co należy podkreślić, w tym czasie żadne środowisko nie kwestionowało tej formy monarchicznej. Tak? Nigdy się nie podniósł żaden głos. Chcemy odbudować państwo polskie, ale broń Boże, monarchii. Tak? My socjaliści, my demokraci, prawda, się na to nie zgadzamy. Oczywiście należy odróżnić te środowiska, które przyjmowały to po prostu jako fakt, a po cichu sobie myślały, no jak już to państwo zostanie odbudowane, no to wtedy dokonamy jakiegoś coup d'état i obalimy tego króla, prawda? Ale więc to są środowiska, które godzą się z pewnym fait accompli, no może jeszcze nie accompli, ale mającym nastąpić, prawda? Od tych, które to przyjmują z całą aprobatą, które chcą odbudowania państwa i chcą zarazem, żeby ono było monarchiczne. No to skupmy się na tych dróg. No to są oczywiście konserwatyści, no wiadomo. Ale to jest kilka innych mniejszych ugrupowań. No to jest taki najbardziej filogermański klub państwowców polskich, Władysława Gisbert-Studnickiego, i ugrupowanie, które bardziej na papierze istniało i właśnie które miało też tylko kilku znaczących postaci, czyli Liga Państwowości Polskiej. No, de facto to było ugrupowanie pułkownika ówcześnie Władysława Sikorskiego, no, który oczywiście formalnie jako wojskowy nie mógł należeć, ale był faktycznym przywódcą. Więc zarówno Liga, jak i konserwatyści, mówię tu o krakowskich, czyli Stronnictwo Prawicy Narodowej, opowiadały się, no co właściwie nic dziwnego, za kandydaturą księcia Karola Stefana Habsburga z Żywca, no, który jak wiadomo nie tylko, że był propolski, no ale właściwie spolonizowany, czuł się Polakiem. Nawet publicysta czasu krakowskiego, Ignacy Roster, proponował, aby Galicyjska Rada Narodowa, nie czekając i nie konsultując tego z okupantami, wysłała do Żywca delegację oferującą mu koronę polską. Ten program przyjęły także dwa niewielkie ugrupowania powstałe w Królestwie, czyli Stronnictwo Narodowe, uwaga, nie należy tego mylić oczywiście z późniejszym dużym endecją w jej w dwudziestoleciu już, że tak powiem, dojrzałą postacią. To była rzeczywiście secesja pewnych narodowych demokratów, która tak się nazywała, i tak zwane Centrum Narodowe. W maju 1917 roku dwaj Stańczycy, czyli no, największy właściwie autorytet
taki intelektualny tego obozu, profesor Władysław Leopold Jaworski, który był zarazem wiceprezesem NKN-u, Naczelnego Komitetu Narodowego, będącego taką reprezentacją polityczną polskich stronnictw w Galicji, i Ignacy Rosner oraz właśnie pułkownik Sikorski, przedstawili projekt zwołania Sejmu Konwokacyjnego, który miał proklamować księcia Karola Stefana królem Polski. Nawet jakaś zupełnie nieznana i na pewno efemeryczna Partia Niezawisłych Robotników, bardzo ładna nazwa, tak? Stwierdzała, iż nie ma wyjścia, jak tylko natychmiastowe proklamowanie z kolei cesarza Karola I królem Polski. No, Karol I miał szansę zostać królem robotników, tak? Pomysły te zaczęły nieco konkretyzować się w 17 roku, kiedy 14 stycznia Niemcy i Austriacy powołali w końcu namiastkę polskiej reprezentacji w postaci tymczasowej Rady Stanu. I ta Rada utworzyła komisję sejmowo-konstytucyjną do opracowania konstytucji przyszłego państwa. Powstały w ramach tego dwa projekty. Jeden był autorstwa profesora Józefa Buzka, dziadka premiera CCRP, ewangelika ze Śląska Cieszyńskiego, a drugi Stanisława Chłaski, Józefa Polaka. Ten pierwszy został przyjęty jako projekt Rady, no i miał on zdecydowanie monarchiczny charakter. Przesądzał, że Polska będzie monarchią konstytucyjną, z królem Polski nie tylko jako głową państwa, ale także naczelnym wodzem. Drugi był taki niepewny ten projekt, ale on pozostał tylko autorskim, że to Sejm Konstytucyjny przesądzi, czy Polska będzie monarchią, czy republiką. Zabiegano o to tutaj w Departament Polityczny, czyli jakby no, namiastka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rady, na której czele stał Wojciech Hrabia-Rostworowski. Zabiegała w Berlinie i Wiedniu no, długi czas bezskutecznie, żeby ustanowić regenta. Rada chciała, żeby tym regentem został były namiestnik Galicji, no, słynny historyk, profesor Michał Bobrzyński. Jako ciekawostkę jednak chciałbym dodać, że jeden z czołowych polskich masonów, zresztą to dziedziczne, bo jego syn również, dziennikarz Witold Giełżyński, prezes Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich, opublikował aż dwa artykuły w czerwcu i maju-czerwcu 17 roku pod znamiennymi tytułami. Tron Polski wakuje i dlaczego i jakiego potrzeba regenta. No, ale jak wobec tego zachowywał się Józef Piłsudski? Ten problem tutaj stawiam, dlatego no, że modne jest dzisiaj w środowiskach konserwatywnych, narodowych, czy generalnie prawicy przedstawianie, w ogóle negatywna skrajnie często ocena tej postaci, i przedstawianie go jako tego winowajcy, przez którego nie jesteśmy monarchią. Otóż jeżeli będziemy rozpatrywać okres przynajmniej, który upłynął pomiędzy aktem 5 listopada a aresztowaniem go przez Niemców w nocy z 21 na 22 lipca 17 roku, to wszystkie fakty i dokumenty, tutaj pod tym względem, nawiasem mówiąc, takim nieocenionym źródłem jest diariusz Jaworskiego, który jest kopalnią informacji tego, co się działo w tym czasie, jednoznacznie wskazują pozytywne zaangażowanie Piłsudskiego na rzecz powołania regenta królestwa, motywowane zapewne nie tyle jakimiś szczególnymi sympatiami, no tego nie twierdzę, monarchistycznymi, tylko przekonaniu, że jedynie
polskiemu władcy czy jego namiestnikowi można podporządkować Wojsko Polskie i inne instytucje oczywiście państwowe. I w ogóle to był warunek akcji werbunkowej do tworzenia Armii Polskiej, która ta akcja werbunkowa też przecież nie mogła być przez Niemców przeprowadzona, jak wiadomo, no bo znów ze względu na prawo międzynarodowe. Kandydata na regenta Piłsudski upatrywał początkowo, właśnie miał dwóch kandydatów, to są akurat ci dwaj konserwatyści, którzy najwcześniej zaczęli z nim współpracować, czyli właśnie późniejszy członek Rady Regencyjnej, a wtedy prezydent Warszawy, czyli książę Zdzisław Lubomirski oraz książę Eustachy Sapieha. Więc to były jego typy. Zachowała się zresztą taka właśnie rozmowa, w której Lubomirskiemu proponuje, że moglibyśmy, proszę księcia, wziąć Polskę za głowę obaj, prawda? W czerwcu 17 roku Piłsudski przychyla się do koncepcji pięcioosobowej Rady Regencyjnej w składzie arcybiskup Kakowski, książę Lubomirski, Wacław Niemojowski, książę Sapieha, no i on sam, czyli Piłsudski, jako piąty człowiek, czy piąty korekt. Na początku maja 17 roku, to właśnie znów wiadomo też z Dariusza Jaworskiego, Piłsudski rozważał możliwość przeprowadzenia zamachu stanu bez porozumienia z władzami okupacyjnymi i ogłoszenia regentem księcia Sapiehy. Dosłownie z kolei na tydzień przed swoim aresztowaniem w rozmowie z hrabią Potulickim oświadczył też, że gotów byłby się również zgodzić na Habsburga, nie wymieniając którego, więc to, tego nie wiemy, jako króla Polski. Czyli proces pewnej ewolucji no, tych środowisk, które były jego zapleczem politycznym, czyli dawni czy obecni wciąż socjaliści, no, czy radykalni ludowcy, czy te takie drobne ugrupowania inteligenckie, jak Sojusz Niezawisłości Narodowej, to one dopiero stopniowo przechodzą na pozycje republikańskie właśnie kiedy zostają same, bez szefa, prawda? Ale jeszcze 30 października 17 roku dwaj socjalistyczni posłowie do Austriackiej Rady Państwa, czyli Herman Diamant i Ignacy Daszyński, apelowali o rozstrzygnięcie sprawy przyszłej dynastii i mówili o konieczności zaufania do niej. A jeszcze wcześniej, bo 3 października, Daszyński na posiedzeniu Koła Polskiego, on lubił takie kwieciste wyrażenia, napisał: program nasz jak bluszcz owija się wokół tronu Habsburgów. No, socjalistyczny bluszcz Habsburgów. No, jak wiadomo, sprawa regencji została rozstrzygnięta. No, tu nikomu nie muszę przypominać, kto ostatecznie został koregentami. To było 12 września. No, 17 roku, 27 października odbyła się uroczysta intromisja Rady. 13 grudnia powołała ona pierwszy rząd, czyli Radę Stanu pod prezydencją profesora Jana Kucharzewskiego. To nawiasem mówiąc, aż do Paderewskiego w Polsce używano nomenklatury prezydent ministrów, tak? A nie prezes czy potocznie premier. A 3 stycznia Rada 18 roku wydała dekret organizacji tymczasowych władz naczelnych RP. 4 lipca w Radzie Stanu ukonstytuował się 15-osobowy klub monarchistyczno-konstytucyjny, na którego czele stanął Wojciech Hrabia-Rostworowski, już wspomniany. 15 osób to jest dużo, bo Rada miała zmienny skład od 35 do 50, więc to był właśnie najpoważniejsze. No, Rada i jej rząd rozpoczęły proces budowania instytucji państwa polskiego. No nie będę o tym mówił, bo zresztą będzie odrębne wystąpienie. Czyli właściwie wszystko szło w kierunku odbudowy królestwa. Co się zatem stało? No, sytuacja radykalnie zmieniła się jesienią 1918 roku.
No, jak wiadomo, rok wcześniej w Rosji jako druga faza rewolucji doszli do władzy bolszewicy, rozpoczął się czerwony terror. Te wieści z Rosji, choć no, budziły u jednych przerażenie, no jednak również u części, tak powiem, mas wywoływały takie poruszenie no, pozytywne. To, tego nie można ukrywać. Co się do tego przyczyniało? No to, że sytuacja ludności królestwa i także tych ziem zaburzańskich, które przecież Niemcy i Austriacy stopniowo zajmowali, ulegała drastycznemu pogorszeniu. Tak? No po prostu głód ludziom zaglądał w oczy. Oprócz no, ogólnych warunków wojennych dochodziła do tego rabunkowa gospodarka okupanta, zwłaszcza niemieckiego. Tak? No, demontowanie fabryk, wywożenie z maszyn do Rzeszy. Ludzie tracili pracę. No, taka sytuacja sprzyja oczywiście uleganiu nastrojom, jakimś wezwaniom do buntu, prawda, słuchania obietnic, jak to się wszystko cudownie odmieni, kiedy nastąpi rewolucja. Ta agitacja rewolucyjna wśród uboższych, tu wręcz ubogich warstw, które popadały już po prostu w nędzę, zwłaszcza powiedzmy robotników folwarcznych, no, ale także przemysłowych, ona jednak zyskiwała posłów. Tego nie można zaprzeczyć. Jesienią 18 roku znaczna część społeczeństwa stawała się po prostu czerwona. I w tej sytuacji wszystko, co kojarzyło się z tradycyjnym porządkiem, z arystokracją, hierarchią społeczną, a więc także z monarchią, zaczęło być malowane i odczuwane jako największe zło. Prawda? Bo to oczywiście też było, czyja to wina? Ano królów i cesarzy, prawda? Czy panów ogólnie, że jest źle. Tutaj dołożę jednak małą łyżkę dziegciu także do tego miodu, którym jest rocznica, którą świętujemy, prawda? Czyli właśnie manifest Rady Regencyjnej. No, jeśli przeczytamy uważnie manifest Rady Regencyjnej, to nie ma tam ani słowa o monarchii. Ten z 7 października, prawda? Jest to owszem akt suwerenny, tak? Natomiast nie zawiera wzmianki o monarchii, nie zawiera określenia Królestwo Polskie, no chyba, że tam podpis w drukarni, tak? No, w plakacie. Natomiast co zapowiada? Zapowiada wybory do Sejmu na szerokiej podstawie demokratycznej, prawda? Która zajmie się dalszym urządzeniem władzy zwierzchniej państwowej. Ale jakiej władzy? Czyjej władzy? Nie określa formy i tytułu. I co więcej, kiedy już Sejm urządzi tę władzę zwierzchnią państwową, to wówczas Rada Regencyjna złoży swój mandat na ręce tej władzy zwierzchniej. A jeżeli Sejm urządzi władzę zwierzchnią państwową jako republikańską, to też złoży? No tak. Skoro nie ma żadnego warunku, że władzę złożymy na ręce króla Polski, tylko władzę złożymy na ręce władzy zwierzchniej państwowej, wyłonionej, powołanej przez Sejm, wyłonionej na szerokiej podstawie demokratycznej, to jest, proszę Państwa, akt kapitulacji. I jeżeli, tu wrócę do mojego poprzedniego wątku, jeżeli oskarża się Radę Regencyjną, że ten jeden, jedyny błąd popełniła, że temu wrednemu socjaliście Piłsudskiemu przekazała władzę, że to jest kapitulacja, to ja oświadczam. Rada Regencyjna skapitulowała nie 14 listopada przed Józefem Piłsudskim, ponieważ skapitulowałaby przed każdym innym, który akurat mógłby tę władzę wziąć. Bez względu na to, czy byłby socjalistą, endekiem, ludowcem,
I oczywiście przede wszystkim bez względu na to, czy byłby królem, czy zwykłym człowiekiem. No, resztę oczywiście dopełnił ten lewicowy zamach stanu, zresztą dość groteskowy, czyli powołanie lubelskiego rządu tymczasowego Republiki Polskiej. No to jest pierwsza instytucja, tak, która quasi państwowa, która się określa jako republika, powołana 7 listopada. No wprawdzie, jak wiadomo, Piłsudski po przybyciu z Magdeburga dosadnie skrytykował akcję swoich partyzantów, że tak powiem, politycznych. Wszyscy znamy chyba to słynne powiedzenie, wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. Ale ono jednak nie dotyczyło oczywiście tego, że się nazwali republiką, no tylko w ogóle charakteru tej akcji ogólnego, który utrudniał mu kompromis z NDC. I proszę Państwa, co się dzieje? Wtedy błyskawicznie wszyscy właśnie, łącznie z konserwatystami, z dnia na dzień stają się republikanami. To jest niesamowite. Że ci ludzie, którzy parę dni wcześniej mówili o monarchii, jeżeli to byli socjaliści czy ludowcy, nic dziwnego. Ale jeżeli konserwatyści, nagle z dnia na dzień okazuje się, że mówią spokojnie, pisząc projekt, bo wpływały projekty do ankiety konstytucyjnej, prawda? Jeden z tych był ponownie Buzka. Jeżeli profesor Buzek nagle mówi spokojnie, na czele państwa stoi prezydent, tak? Tylko państwo ma charakter federacyjny i w ogóle prezydent będzie taki jak w Ameryce, że będzie miał silną władzę. Jeżeli przewodniczącym ankiety konstytucyjnej zostaje Michał Bobrzyński, który w ogóle nawet nie podejmuje tematu, czy monarchia, czy republika, przyjmuje jako oczywiste, że republika, ponieważ wszystkie projekty są republikańskie. Zresztą dobrym komentarzem do tego jest taki artykuł, który w Czasie się ukazał już trochę później, bo 28 czerwca 19 roku, pod tytułem Około Konstytucji Polskiej. I tam autor tego wstępniaka, jak wiadomo, w Czasie wstępniaki były niepodpisywane, ale w tym czasie prawdopodobnie musiał go napisać albo Jaworski, albo Bopre, albo może już Estreicher. Napisał tak. Członkowie ankiety opracowali projekt nie taki, jaki wydawał się najlepszy, ale taki, który mógł liczyć na przyjęcie przez Sejm. To takie bardzo arystotelesowskie zdanie, bo jak wiadomo, Arystoteles w Polityce mówi, że trzeba rozważać nie tylko ustrój bezwzględnie najlepszy, ale taki, który będzie najlepszy w istniejących okolicznościach, prawda? I mówi, że na ołtarzu tych spraw było w czasie, trzeba było poświęcić inne. Czas nie pisze, jakie sprawy poświęcono, no ale jest oczywiste, co poświęcono. No właśnie sprawę ustroju. Więc nagle, prawda, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zapanowuje konsensus. Wszyscy, no oczywiście jest tam paru szlachetnych monarchistów, którzy gdzieś istnieją, ale wszystkie liczące się siły polityczne, już nie mówiąc o endecji, prawda, ale o na prawicy także, ale konserwatyści nagle z dnia na dzień zupełnie bezproblemowo mówią, republikanin oczywiście, o co chodzi, nie ma sprawy, prawda? No, dlaczego? Co się dzieje? No proszę Państwa, przecież w tych dniach, i tu musimy wprowadzić ten kontekst międzynarodowy, nie tylko rosyjski czy bolszewicki. Pomiędzy 6 a 10 listopada w Niemczech upadają naraz 22 trony. Przez 4 dni, no bo przecież nie tylko tron cesarski, ale trony królów Bawarii, królów Saksonii i tam całego szeregu książąt i książątek, prawda? 11 jabdykuje cesarz Wilhelm i ucieka do Holandii. 11 listopada, czyli tego samego dnia, kiedy w Warszawie na ulicach rozbrajano Niemców, no i który świętujemy jako Dzień Niepodległości, obalony zostaje w Wiedniu cesarz Karol I, prawda? Który przynajmniej nie abdykuje, no ale to ma wartość symbolu, a nie polityczną.
do tego jeszcze zwyciężają państwa Antanty, których wprawdzie no, z głównych sił dwie są formalnie monarchiami, bo Wielka Brytania i Włochy, ale dwa państwa, czyli Francja i Stany Zjednoczone są republikami. I jakby ideologią Antanty jest ideologia republikańsko-demokratyczna. Tak? My reprezentujemy siły postępu, które obalają wsteczne, reakcyjne monarchie. W takim momencie proklamować monarchię, no to jest tak, że to jest przeciwstawiać się całemu światu, tak? Również tym zwycięzcom. A więc można powiedzieć, że z monarchicznego punktu widzenia Polska odzyskała tę niepodległość w najgorszym momencie, prawda? Gdyby miesiąc wcześniej odzyskała, to może by się ten tron utrzymał, prawda? 11 listopada po prostu było już na to za późno. I mówię to, no, kątkę, prawda, bolejąc nad tym, ale mówię o tym otwarcie. Nie było możliwe w tym momencie odbudowanie monarchii. Nie było możliwe właśnie z tych powodów, jakimi są wpływ rewolucji bolszewickiej, radykalizacja społeczeństwa, runięcie tronów w Niemczech i w Austrii, no i zwycięstwo Antanty jako nośnika ideologii demokratyczno-republikańskiej, która stała się po prostu wzorcem do urządzania nowej, jak wiemy, wersalskiej Europy. Dziękuję bardzo.